21 maja w ogrodzie. Słoneczniki. Ciężka wiosna dla nich. No właśnie, kilka skończyło tak jak ten. Ale kilka daje radę. Za rok sadzimy później. Pole truskawkowe. Kwitną pięknie. To są akurat poziomki. Tutaj dosadzam kolejne poziomki. Tam jest kawał pola przygotowany pod następne nasadzenia, ale jeszcze ma być za dwa dni dość chłodno, także czekam. Borówki będą kwitły. Ta kwaśna ziemia bardzo słabo trzyma wodę. Mocno jej trzeba podlewać. Piękny kwiat. I sporo tego. Rabarbar. Słabiutko. Coś go tu jej podjada cały czas. Ładnie nawiązały porzeczki. Ta była czarna. Chyba. Albo biała. Ta jest czarna. Ta jest czerwona. I tam znowu czarna, z tego co pamiętam. Dobra. Agrest. Kwitnie. Tu się nic nie zmienia. Cykorię posadziłem. Biało. Fasole będą, ale niziutkie. A tutaj kukurydza. Już zaczyna wschodzić. Słodka. Już zjadamy sobie rzadkie beczki. Pietrucha z poprzedniego. Tutaj mi w końcu nic nie wyrosło, ale miałem chyba sałatę posianę. Także teraz będzie wysoka nowa odmiana fasoli. Śliwodiwa. I ziemniaki. Przy czym ziemniaki po ostatnich przymrozkach dostały odrobinę w kość. Morela. Ona nawet nie kwitła. Śliwka. No, śliweczki jakieś tam będą. Widać je gdzieś? Coś tam widać. Dynia. Były trzy, ale przylatuje chyba kruk. I mi te dynie ucina. O. Zostało tyle z dyni. A tam leży reszta. Arbuz. Kolejny arbuz. To ty taki przechylony jesteś. Chyba dlatego, że tak wieje. Jeszcze jeden arbuzik. Kabaczek. Cukinia. Kabaczek. I tu już same cukinie. Gruszka, one nie kwitły w tym roku żadne. Coś tam nawiązały, ale gdzie to były? Nie widzę teraz. Nie mam pojęcia co to jest. Ale już tego nie będzie. Opryskane, bo miałem mszyce. Nie widać żadnej czereśni. Gruszka, czereśnia, ta już ma na pewno nawiązane, ona szybciej kwitła, także u niej tam od razu widać, że jakieś czereśnie będą. A, ta jabłonka przekwitła, tamta też. I tam jeszcze jedna czereśnia, już nie będę męczył, ale dobra, tak idę w tamtą stronę, także tutaj też czereśnie będą. Sałaty wszystkie idą w kwiat, mają tu za ciepło. No i oczywiście dosadziłem pomidorki pomiędzy, sałaty się zje, to pomidorki będą rosły i po środku jeszcze będą papryki, ale czekam.
mosnek, cykoria, cebulandia od poprzedniego roku, rukola ładnie odbiła, marchewki są powyłaziły, ale bardzo rzadko, no i będę dosiewał po prostu. Buraczki za to wzięły się w końcu i powyłaziły. Kolejne też oczywiście zaraz będę pielił. A dobra, to idziemy jeszcze tu. Miskant olbrzymi. Zaczyna fajnie ruszać. Ładnie to wygląda. Wiaderko weźmiemy. Tulipany, te podwójne. Ten czarny już też prawie przekwitnięte. Te już też przekwitnięte. Już muszę poobcinać. Konwalię. I ogólnie ładnie wygląda. Maliny powychodziły tam fajnie. Ta jarzyna. A tu właśnie. Malina. I tam dalej też maliny powychodziły. A tutaj chyba zmarzły też nie. No parę listków mają od dołu, także może będzie dobrze. A tu lilie. Fasolki szparagowe też dostały niektóre przez przymrozki, ale bardzo pojedynczo. Nie wiem, od czego to zależy. Gromadkowa od babci. Kalafiory. Ten też zmarzł. Ale tu mam jeszcze rosadę, także będę dosadzał. Następne. Tutaj są pory posadzone, a pomiędzy jest rzutkiewka. Tu są kapuchy, no, takie dwie są ładne, a reszta to te tak sobie. A tutaj to nie były kapuchy. W ogóle coś mi tu jedną zjadło i to nie była kapucha, tylko kalarepa tu. Ale ją zostawię jeszcze. Groszki. A, kreta załatwiłem w końcu. Boby. I groszki te, które były bez przykrycia. Koperek i rzodkiewka. Wszystkie rzodkiewki były co tydzień siane, także one będą dochodziły jedna po drugiej. I pory, które widać słabo. Za szybko je posadziłem. Ogórki. Tu są dwa melony. Melonom się nie podoba. Szczęście, że mam jeszcze chyba z 20 rosad, także melony przyjdą później. To były tak na próbę. Cukinii też mam dużo, to już czas było wysadzić. Ładnie je przykryję agrowłókniną i coś z nich tam będzie. O, kwaśne listki. Te właśnie mi się z rosady udało w tym roku pierwszy raz. Rabarbary. Dereń biały. Maliny. Te maliny już nawet kwitną, bo to są dwuletnie, nie? Tylko na tych pędach dwuletnich właśnie. No i tam. A właśnie. Dziadkowi pokażemy, że się przyjęła i że rośnie. Dziadek, ty mi powiedz, co ja mam z tym teraz zrobić. Bo to wygląda tak, że tu jest ino badyl, a na dole są liście. No. Gabrysia boisko, ale trawa na razie to jest kiepska. Idziemy jeszcze do szklarni. Pomidory i pomidory. Się zawijają liście w tym jednym. Tu są kapusty pekińskie. Tam są już papryki, ogórki na końcu, tylko 17 stopni. Arbuzy, cukinie, dynie,
arbuzy, melony, pełno tych wszystkich rzeczy. No i oczywiście pomidory, a to jest na przykład rodzynek brazylijski i te same rodzynki są też na dole. Czyli to pesalis, a tam jeszcze, jak one się nazywają, poziomeczki. I to by było na tyle. A właśnie, pokłażam, jogurt. I też.